Pryzmat. Para, Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Kotle Kulturalnym. Z tej strony Magdalena Bartula i jest dzisiaj tutaj ze mną Kasia Łaska. Witam, dobry wieczór. Czy ma pani jakiś swój ulubiony, jakąś bajkę, w której jest dobrze dobrany dubbing? Ojej, z tego co wiem, to proces dobierania głosów do bohaterów w bajkach jest nadzorowany, że tak powiem, z góry i z zagranicy. Mówię z góry, w sensie to nie jest tylko kwestia studia, że w studio reżyser decyduje, tylko jednak to decyduje również Disney, czy Netflix, czy inni właściciele praw, czy dystrybuujący prawa do danego filmu. Więc to jest większy proces. Jak wyglądały pani prace w dubbingu? Jaka była pierwsza pani rola i co panią skłoniło do tej pracy w tej dziedzinie? To znaczy, to nie było skłonienie. Ja występowałam w Teatrze Muzycznym Roma, grałam wtedy główną rolę w musicalu Miss Saigon i zostałam po prostu zaproszona do studia na zastępstwo. Piotr Gogol, kierownik muzyczny, zaprosił mnie właśnie pamiętam, to były Fraglesy i miałam zaśpiewać jakąś piosenkę za szaloną papugę, a potem pani reżyser Dorota Kawęcka, już świętej pamięci, poprosiła mnie, żebym powiedziała jedno zdanie. I dla mnie to było trochę jakby... Ja zawsze uważałam, że jestem od śpiewania, nie od mówienia, więc trochę mnie to zatkało, że jak to ja mam coś powiedzieć. No ale powiedziałam jedno zdanie, potem zostałam zaproszona na następne nagrania i jakoś po dziś dzień, czyli już prawie 25 lat w tym dubbingu mnie słychać. I jakie były pierwsze pani role? Pierwsze role to były raczej... zaczynałam od piosenek, głównie śpiewałam. No i takie początki to takie jakieś mniejsze, epizodyczne rolki. Jedną z pierwszych postaci już po kilku latach grania była Mysia w Braciach Koala i ją bardzo wspominam serdecznie, chociaż jak teraz sobie czasem gdzieś tam wpadnie mi w sieci jakiś odcinek, jak byłam też, jestem mamą siedmiolatka, więc jak byłam młodsza, też gdzieś wpadały te bajki w internecie przed oczy i uszy. No to powiem szczerze, że byłam zrobiłam duży postęp, może tak delikatnie mówiąc, trochę się zadziało przez te 25 lat i się bardziej rozwinęłam i teraz już jakby mniej słychać tę tremę, takie zdenerwowanie, bo to jest bardzo takie, niby się właśnie jak widzę uczniowie czy kursanci, czy osoby, które biorą udział u mnie w warsztatach dubbingowych, mówią, że no na scenie to oni się wstydzą, więc ten dubbing to jest taki fajny, bezpieczny, ale jednak ten mikrofon, reżyser, realizator i w ogóle cała ta otoczka i wszystko, że trzeba tak opanować, wszystko to jest taki na początku przynajmniej stres, więc też trzeba się po prostu tego nauczyć. No więc te początki nie były u mnie łatwe, okupione dużym stresem, ale przezwyciężyłam to i dziś już mam tylko przyjemność z samego grania. Kiedy dostaje pani już główną rolę w jakimś serialu bądź bajce animowanej, to jak wygląda taki dzień pracy, kiedy gra pani główną rolę? Wszystko jest zależne od tego, ile ta postać ma do powiedzenia, bo mogę zagrać główną rolę jak Wally, który nic nie mówi, prawda? Czy nie zagrałam Wally'ego, ale powiedzmy, że on mówi przez cały film tylko Ewa. Ale jeśli ma dużo do powiedzenia, no to po prostu kierownik produkcji umawia mnie na nagrania w zależności od ilości wersów, czyli my aktorzy dubbingowi pracujemy na tak zwane wersy i tak jest liczony też
też czas, czyli przeciętny aktor, powiedzmy, dubbingowy nagrywa około 100 wersów na godzinę. W kinie trwa to troszkę dłużej, więc powiedzmy z półtorej, dwie godziny na 100 wersów, więc trudno mi powiedzieć, ile zależy, ile postać ma do powiedzenia. Także różnie to bywa. Czasem to jest kilka godzin, a czasami tylko jedno nagranie, powiedzmy dwugodzinne, i już mamy całą rolę nagraną. Jak wygląda taki proces wyboru roli, od castingu? Z mojej perspektywy, czyli z perspektywy aktora, po prostu przychodzę na wyznaczoną godzinę, nagrywam próbę głosu, czyli casting, wychodzę i dzieją się rzeczy poza mną, więc tak naprawdę nie wiem do końca, jak wygląda taki proces, ale podejrzewam, że ten głos i inne głosy razem wysyłane są gdzieś do zaakceptowania i wybrania, a jak już zapadną jakieś decyzje, wtedy dostajemy telefon. Jesteśmy umówieni na nagrania. Nic więcej niestety nie mogę powiedzieć, bo jakby nie uczestniczę w takich wyborach głosów. Wiadomo, że praca w dubbingu to jest bardzo duża praca z gardłem. I co w przypadku, kiedy się ma jakieś właśnie problemy zdrowotne z tym związane? Jeśli głos jest zmieniony, w sensie, że nie wiem, mam katar jakiś potworny albo chrypę dużą, albo tak, że po prostu nie można rozpoznać, że to jest mój głos, to się przekłada takie nagrania i nie nagrywa się. Myślę, że też ze względu na to, żeby nie mylić słuchaczy, potem oglądaczy, ojej, jakiś zmieniony głos. Co jest w ogóle ciekawe, że dzieciaki bardzo często słyszą, jeśli na przykład bohater się zmieni, w ogóle aktor, no bo czasami na przykład tak jest w przypadku dzieci, chłopców zwłaszcza, że nagrywają jakąś postać i mają mutację i głos się zmienia, więc one się dziwią, dlaczego ta postać inaczej mówi. Więc ta rotacja i zmiany głosów dzieci są bardzo częste. Więc akurat przy zmianach jakichkolwiek, nawet przy jakimś właśnie katarze, no to musimy przełożyć nagranie. Od momentu, kiedy dostaje pani telefon, że udało się dostać pani rolę, czy wcześniej następują jakieś przygotowania do tej roli, czy po prostu pani wchodzi i danego dnia nagrywa? Nie ma żadnych przygotowań. Jak idąc na nagranie, jeśli to jest jakaś nowa rzecz, nie tak zwana kontynuacja, czyli na przykład wiem, że gram w jakimś serialu, idę na nagranie dalej roli, to wiem mniej więcej, czego się spodziewać, ale przeważnie jest to jedna wielka niespodzianka, więc nigdy nie dostajemy materiałów, znaczy bardzo rzadko, powiem tak, bo czasami zdarzają się wyjątki, ale jak wiadomo, wyjątki w sumie w każdej regule występują, więc jakby my nie dostajemy materiałów, przychodzimy, dowiadujemy się, co to jest, i po prostu gramy. Dlatego też myślę, że tutaj taka pewna doza takiej otwartości umysłu jest bardzo wskazana w tej pracy, czyli aby nie bać się wymyślać na przykład charakter albo no głosu za bardzo też nie, to może tak się wydawać, ale też trzeba pamiętać, że my nie naśladujemy nikogo, tak jak niektórzy myślą. My po prostu interpretujemy tekst na podstawie tego, co słyszymy, więc jakby też musimy sobie móc wyobrazić, jak różne na przykład przedmioty, czy zwierzęta, czy ludzie mogliby mówić, tak? Czyli trzeba mieć taką łatwość w tym, żeby na przykład stwierdzić, okej, to długopis na przykład koloru niebieskiego pewnie by mówił jak mężczyzna albo chłopak, a różowego jak dziewczyna. No i w zasadzie od charakterystyki przedmiotu można by dodać, że prawdopodobnie by się może śpieszył, żeby tak zapisywać coś, więc też mógłbym mówić szybko. No takie różne, takie szczegóły trzeba zauważyć, być takim uważnym na otoczenie. Pomaga w tworzeniu tych postaci tak naprawdę na bieżąco. Czy w trakcie dubbingu, kiedy reżyser dostaje tekst tłumaczony i potem się przychodzi do nagrywek, czy w trakcie pojawiają się czasami jakieś problemy, trudności z tłumaczeniem tekstu, że są jakieś błędy do tego, co postać mówi?
coś się nie zgadza z tym, co leci na ekranie. To nie chodzi o tyle, że to nie są chyba błędy jakby w tłumaczeniu, tylko to, co my nagrywamy, to już jest tak zwany stworzony przez dialogistę, który już układa ten tekst, to tłumaczenie jakby pod to, jak ruszają się kłapy, czyli usta bohaterów, tak? Więc tam są wszystkie zaznaczone różne przerwy, jakieś takie niuanse, które mamy specjalne zapisy w tekście i czasami gdzieś tam się to zgadza, czasami się nie zgadza, więc czasami coś tam jest poprawiane, jednak też trzeba pamiętać, że te teksty, które my już widzimy, są już jakby akceptowane wcześniej i my tylko już nagrywamy. Chociaż czasami też zdarza się również, że coś też poprawiamy. Jak na przykład nagramy, to potem za jakiś czas wtedy trzeba przyjść i po prostu poprawić jedno czy dwa zdania. Także no, wszystko się może zdarzyć. Poprawiamy czasem, ale to jest w kwestii już reżysera, ewentualnie właśnie dialogisty, aby coś poprawić. Była może kiedyś jakaś rola, którą pani bardzo chciała zagrać, ale niestety się nie udało. To jest tak, że my tak naprawdę nie wiemy, co to będzie. My na tych próbach głosu mamy dosłownie fragmenty do powiedzenia, w związku z tym nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest coś, co by mnie fascynowało, a potem się tego trochę jakby nie pamięta, do czego się startowało, bo jakby trudno mi spamiętać to, co grałam, a co dopiero jeszcze więcej tych castingów było niż tych ról, które zagrałam. W związku z tym tego się dzieje dużo i trudno się w tym odnaleźć czasami. Ale chyba nie, myślę, że tutaj właściwie w dubbingu jest najważniejsze to, aby głos bardzo, bardzo był zbliżony do oryginału. Dlatego między innymi również ja nie mówię jako Elza, tylko śpiewam, tylko mówi Lidia Sadowa, bo oryginalna aktorka, czyli Idina Menzel, ma taki pełny, ciemny głos. Znaczy oczywiście przez te 10 lat mój głos się zmienił, ale w tamtym czasie też nie za bardzo tak pasował taki jasny głos do Elzy, mój jasny. I ja wiedziałam od razu, że nie będę mówić jako Elza. Ale jak słyszę właśnie, że tylko śpiewałam, to każdemu życzę, żeby tylko zaśpiewał w Disneyu, dla Disneya. Także pozdrawiam wszystkich tylko. Prowadzi pani własną szkółkę dubbingową. Czego mogą się spodziewać osoby, które chcą się na taki kurs zapisać? To znaczy, ja prowadzę Akademię Dubbingu i właśnie w tej akademii uczę dzieciaki i wtedy to jest szkółka dubbingowa, która ma cotygodniowe spotkania w każdy wtorek się spotykamy online, więc można być z całej Polski. Spotykamy się online i po prostu ja tłumaczę ten dubbing, mówię, jak to działa, a potem ćwiczymy różne scenki przygotowane specjalnie przeze mnie i realizatora obrazu i dźwięku. Więc mamy też oczywiście zajęcia z logopedą, bo jednak dykcja jest bardzo ważna w dubbingu. No i właściwie no, moje dzieciaki już nawet zagrały coś w dubbingu. Jedna z moich wychowanek zagrała na przykład w filmie To nie wypanda, więc coś tam się zaczyna wydarzać. Na warsztatach dubbingowych, gdzie jeździmy po całej Polsce tak naprawdę z takim mobilnym studiem dubbingowym, raczej już przychodzą osoby 15 plus i dorośli i tam po prostu też mówię, jak to wszystko wygląda oraz ćwiczymy po prostu, jak to się nagrywa. Bardzo często widzę zaskoczenie i zdziwienie uczestników, że tak to wygląda, że to jest bardzo ciężka tak naprawdę praca, to nie jest tylko mówienie i sam głos nie wystarczy, tylko trzeba naprawdę bardzo dużo ćwiczyć, żeby cokolwiek zrobić. Więc też po warsztatach można się zapisać na takie zajęcia online i wtedy już sobie tam doszkalamy się i ćwiczymy wspólnie właśnie
online te wszystkie myki, że tak powiem, dubbingowe i uczymy się, jak to robić. No generalnie im więcej razy się coś zrobi, jak w każdym zawodzie, tym więcej pewności się nabiera i wtedy można po prostu łatwiej, no ten stres też odchodzi, wiemy po prostu, jak czego się spodziewać, to jest wszystko do wyćwiczenia, więc spokojnie, da się ten strach opanować. I teraz właśnie będziemy w przyszłym roku już w styczniu w Białymstoku oraz w Łodzi. Teraz właśnie niedawno byliśmy w Krakowie i tam zawsze jest duże zainteresowanie, także bardzo się cieszę i pozdrawiam moich studentów, moich uczestników warsztatowych z Krakowa. Czy ma Pani jakieś rady na start dla osób, które by chciały rozpocząć swoją przygodę w dubbingu? Przede wszystkim, jak w każdym zawodzie, warto się dowiedzieć, na czym to polega, czyli pójść na jakieś warsztaty, czy jakieś właśnie takie doszkalające, chociaż takie rzeczy raczej się dzieją w Warszawie. Nie tylko ja prowadzę warsztaty, zapoczątkowała te warsztaty Anna Węgrzynowska-Cybińska już wiele, wiele lat temu, już chyba nawet 8 lat w studio SDI, teraz już IUNO SDI. No i właśnie takie warsztaty dużo rozjaśniają w głowie, bardzo jakby tłumaczą też, nad czym pracować, co należy zrobić. Każdy też jest inny, ale głównie najważniejsze takie rzeczy to dykcja oczywiście, jakieś zajęcia z aktorstwa, bo jest to część pracy aktora, po prostu nie ukrywajmy, trzeba mieć do tego, do interpretowania tekstu, to nie jest tylko czytanie, tylko jednak trzeba trochę umieć interpretować. W związku z tym zajęcia aktorskie czy zajęcia wokalne, to wszystko zawsze jest no niestety na najwyższym poziomie, w związku z tym no, żeby tam dojść, to trzeba po prostu być świetnym, a żeby dojść do czegokolwiek w życiu i być świetnym w jakiejś dziedzinie, trzeba ćwiczyć, więc myślę, że taka szkółka czy właśnie warsztaty bardzo są wskazane. W moim imieniu bardzo bym chciała serdecznie podziękować za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za dzisiejszą wspólną godzinę.